Dzień dobry, w dzień kolejny. Wczoraj garderoba posprzątana, później wam ją pokażę, jak wygląda. Także wielkie podziękowania dla mojej siostry za pomoc w ogarnięciu tego całego rozgardiaszu. A teraz idziemy na zakupy z moją siostrą, mamą, bratem, więc będzie się działo. No, także tyle. Ja się chciałam tylko zameldować i lecę już rodzinnie. Dotarliśmy do Sarniego Stoku. Mama. Hello. Mama. Brat. Siostra. Wszyscy. To gdzie idziemy pierwsza? Idziemy wydawać pieniądze. Idziecie wydawać pieniądze? No. Skrzynka na listy. Ja to tak, wiesz, po taniości kupiłam, jak tak patrzę na to, nie? No ale tu się nie wrzuca listów. Gdzie się tu wrzuca listy? Co ty nie wrzuca się? A to ja kupiłam lepszą. Nie wrzuca, chyba że ci się... Nie, nie podnosi się. To jest po prostu kolumna. No to przecież jest, że adresuje się do Świętego Mikołaja. To wiesz, że to wrzuca? No nie ma. Tylko takie, wiesz. Trzeba było zrobić... Krzyżąca Mikołaja. Jak wyjąć. No właśnie. Jeden jest, biorę go. Oddaj. O nie! Znajdź mi taki drugi. Ty z tym kubkiem. Jakie ładne ziareczki. Muszę tu przyjść po ten kubek. Asia, będziesz tutaj jeszcze w TK Maxie? Jakbyś widziała jakiś taki kubek, to mi go kup. A jak chcesz mi sprawić przyjemność, to pod choinkę możesz mi go dać. A Mikołaj jest blisko, mogłabyś mi go kupić. O Jezus. Mi kubek. Tutaj kupowałam kiedyś rewelacyjne te ściereczki. I może świąteczne też mi takie kupiła. Jestem usatysfakcjonowana, ja bym kupiłam. Idź mi! Chciałam kubek. Sklep to ktoś się gdzieś gubi, tym razem ja. Nie ma nikogo. Zostawili mnie tu. Na talerz. Nie wiem, Krzyś. Spoko czy nie spoko? No, super jest. Potem zaś jej nie kupię i będę miała wyrzut do sumienia. To chyba lepsza. Dzisiaj dzień kolejny strojenia domu i mamy nadzieję, że to będzie ostatni. Tak, też mam taką nadzieję, bo chciałbym już to skończyć. Tak. Co będziemy robić? Będziemy wieszać girlandy świetlne, których nie udało się założyć wcześniej, bo nie było firan, bo no, historie były wcześniej, więc możecie sobie odpalić wcześniejsze vlogi, jeżeli ktoś dopiero teraz do nas dołączył. Będziemy girlandy świetlne i girlandy na karnisze. Tym się będziemy zajmować, Krzyś będzie je zawieszać, ja będę czyścić te zielone, które mamy, bo też chcę je trochę inaczej ubrać, żeby były takie trochę bardziej minimalistyczne, bo jak widzicie tutaj chcę, żeby był kolor czerwony i może w końcu naukładam te wszystkie rzeczy na lampę, tylko najpierw musiałabym je ściągnąć wszystkie i umyć. Naukładam wszystkie rzeczy na lampę. Przecież tak myślisz, że one są ledwo co położone, ile to jest? Miesiąc, no, dwa miesiące? No trzy. No to co? Co trzy miesiące co masz kwiatki? Co to jest? W skali rok. W skali
Lat? Dekady. Dekady. W skali dekady to jeszcze bohemni obrót. Jest git. Co? Masz brudny palec? Nie, 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 jeszcze raz to zrób. No, już nie ma. Nie, jest okej. Okay. Też tak uważam. Nie, nie, bo jak to nie, pościągasz, to już tego tak ładnie nie ułożysz. To jest tak idealnie ułożone, że ja czuję to feng shui i uważam, że tak powinno zostać. Co najwyżej dodaj sobie tutaj jakieś... Te czerwone, przyniosę je. Jakieś rzeczy, które tam chcesz i będzie super. To co, bierzemy się do roboty. Komu wdę, temu chcę. Krzyś, mały Krzyś. Mały Krzyś, zwany Mikołajem, zasnął, więc idziemy po pudełka w tamtą stronę. Chcemy tutaj, to już jest, wiecie, blisko pół piętra, tam się głos niesie, obniżam ton głosu. I chcemy te wszystkie pudełka już wywalić, bo ostatni plan, że poukładam je na stół. Dobrze, że ich nie poukładałam, bo wystały do dziś. Co my tu mamy? Co mamy tu? Mamy, co my tu? Mamy, co my mamy tu? To zostaje, bo to będziemy musieli wynieść na górę. To się nam przyda później na nawinięcie wszystkich światełek. Tak. A teraz wyciągamy girlandy, które będą właśnie nad oknem. A ja założę te sople świetlne, które mamy z zeszłego roku. Link macie w opisie do Allegro. Także jak będziecie chcieli sobie kupić, to tam znajdziecie, gdzie my braliśmy. Tak, są piękne i dają niesamowity efekt. Więc to jest sztos rzecz. Dobra, są dwie. Okej, okay. Mało to było. Dzisiaj ma przyjechać jeszcze moja siostra. Do Mikołaja. Na Mikołaja. Na Mikołaja. No i chcemy już mieć efekt finalny po prostu. Jeszcze zaraz będę wypiekła ciasto, bo to jest kolejna część dnia dzisiejszego. Najchętniej to bym się spotkał ze sobą z zeszłego roku i się opierdzie. To można jeszcze zmienić te układy, no nie, żeby... Gdyby, jest do tego pilot w ogóle. O, to nie wiem gdzie jest. Ja mam dwa piloty. Tak? Bo są chyba dwie, nie? Dwie są, tak. Bo na dwa okna. Fajnie, że były poskładane tak, że wiesz... Czyli jednak byś się tak nie opierdzielił do końca. Nie, tak całkowicie nie. Bo fajnie, że je posklejałem. Że później mi będzie łatwo je rozłożyć, bo gdyby one były wszystkie rozwinięte... To jest nie do ogarnięcia, to już, są takie żyłki. Tak, to już by się raczej nie dało ich rozłożyć z powrotem. A tak jest okej. I my będziemy je zakładać jakby za firanę z drugiej strony, żeby też Mikołaja jakoś za bardzo nie zachęcały. No właśnie, i psiaków. Będzie ciągnął. Mam nadzieję, że nie, no zobaczymy. Musimy je dać się wyżej, jakby nie rozplątywać całych, nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy jak to będzie. Na razie to ogarnijmy. Jako, nie? Super. Tu jest dobrze, tylko tamta jest taka rozwalona i trochę tam się pomieszały. Ale pójdzie szybciutko. No, efekt tego jest wieczorem. Bo teraz wygląda, teraz też wygląda ładnie. W kamerze wygląda jakby się firana mieniła po prostu tak mega fajnie. Spoko, że one są takie poskręcane. Czekajcie, o, w ten sposób. W sumie nie będziemy ich jakoś bardziej rozprostowywać chyba. Bo jeszcze tamta jest chyba za mocno w dół. Nie, no to fajnie, bo tutaj się tak spoko kończy. Tak, tylko że tak. Koń. No wiem, ale no zobaczymy, one się chyba też same rozprostują troszeczkę, więc zrobią to jakby za nas. Drugą, pierwszą mam. Wygląda super. Jestem zadowolona. W miarę równo jest porozkładana, tylko teraz będzie ważne jak ją założyć, bo ona z jednej strony jest ubrana, bo z drugiej strony jest do ściany przytulona, więc nie byłoby sensu tam dawać jakiś ozdób i tak dalej. Ja postaram się znaleźć linki do tych wszystkich girland, które mieliśmy i wam dodać je w filmie, bo te są inne, to są takie najzwyklejsze, najprostsze, bo one i tak są wysoko i są takie upucone. Nie mają takich ścinanych jakby gałązek na takie choineczki. A te, które tutaj mamy na przykład, ta, która jest tutaj na przykład na okapie, to ona ma już takie te gałązki, o widzicie? O, i ona ma takie ścinane te gałązki tu. Podasz mi nożyczki. Na samo wszystkie te zasłony. Boję się, że również firanka. Ale może pedełka. Coś na pewno. Tak, jak mi nie będzie, że ruszał, to nic nie. Trzymam cię. Aj ty!
Ja wybiłam tamtą na 100%. Martusia zaczyna robić ciasto, bo tak jak mówiliśmy, przyjedzie dzisiaj moja siostra. Więc na ostatnią chwilę jest godzina 3:00. Siostra robi o 4:00. Tak, Mikołaj się władował do tego. No, to tak zawsze, ale robię piernika, no bo co by mogło być innego, jak nie piernik, tylko i wyłącznie piernik. Także muszę mierzyć sobie mąkę. Powinnam ją przesiać, ale nie mam czasu. Co robisz za piernik? Pyszny. I z czym będzie to piernik? No. Mam powidła? Powidłami. Naszymi chyba. Jak mamy jeszcze? No mam nadzieję, że tak. Jak to nie nasze powidła? Kochanie. Nasze są najfajniejsze. Najpyszniejsze. Zostaw, odkurzacz, nie wkładaj na niego ścierki. On se sprząta swoim mopem. Bardzo wodniste to. Bardzo. To jest taki przepis, dobrze przeczytałaś? Tak. No by mi nie mów, bo jak coś mi coś nie wyjdzie, to się załamie! Ostatnio gadaliśmy z Krzysiem, że doskonale rozumiemy wszystkie te memy, filmiki, że jak tam się tłuką, hałas jest, dzieci coś robią, to rodzice są spokojni i nagle zapada ta cisza, która zwiastuje katastrofę. Nie może być ciszy, musi się coś dziać. Musi się coś dziać, bo inaczej jest bardzo źle. Jak jest cisza, to znaczy, że coś już jest narobione, albo coś się właśnie robi. Bakali nie dodaję, bo ja wolę taki czysty piernik. To co, robimy okrągłego, skoro nie masz keksówki? Tam też nie ma? Nie. Dlaczego? Dlaczego mnie to zawsze spotyka? Zróbmy okrągły piernik. Nie ma! A w schowku? Raczej nie. Nie, bo sprzątałam ostatnio. Boże, no nie! Mam tylko to. To zrób dwa. Przepis był na dwa. Tak, no bo jedna, dwa, tylko ja musiałabym, wiesz, godzinę, a potem godzinę, nie wiem, czy się na to nadawać. A to nie, to myślałem, żebyś zrobiła jeden okrągły i taki, i wyłożyła ich razem. To nie jest dobry pomysł? Przecież zawsze można z tego okrągłego też zrobić prostokąty. Kocham cię, skarbie. Dziękuję. Bez ciebie bym już płakała. No co jest nie tak z tymi vlogmasami? Zawsze. Dzień w dzień coś. Odkurzacz musi skończyć swoją pracę. Nie podnoś mu klapki. Zamknij go. I nie otwieraj. Mikołaj. I zostaw. Ale to jest za mało na drugie, takie wiesz. To zrób jedno. Co? To zrób jedno. No i pieczemy. Wszystko gra. Nie gra nic, nie jest tak, jak sobie zaplanowałam. Nic! Sprzątamy? No, chyba to będzie czekało. Ciasto już w piekarniku i czas, żeby pokazać wam garderobę, bo pewnie wszyscy na to czekają. Ja też jestem niesamowicie ciekawa waszej reakcji. Jeszcze raz tutaj dziękuję mojej siostrze, bo to, że ona wygląda tak jak wygląda, to jest tylko i wyłącznie jej zasługa. I zobaczcie to sami. Nic dodać, nic ująć. Po prostu. Thank you.
udało się zrobić półkę tylko na rzeczy wyprzedażowe. Także jest. Teraz jeszcze tylko jedna banalna rzecz. Utrzymać ten porządek. Bardzo bym chciała, bo mimo wszystko jak jest tak pięknie posprzątane, wszystko ma swoje miejsce, to naprawdę jest o wiele przyjemniej. Natomiast wiecie, ciężko jest tego dokonać, gdy się ma małe dziecko i wiecznie się człowiek spieszy. Ale jestem dobrej myśli, nie zawiodę cię siostra i lecimy dalej z tym vlogiem. Otwarcie kalendarzy adwentowych. Tak, mamy kolejny dzień, kolejne kalendarze. Dzisiaj otwieramy piąteczkę. U Mikołaja nie wiadomo, co to będzie, bo u Mikołaja aktualnie to będziemy po prostu miszmasz mi robić. Natomiast teraz otwierzymy sobie piąteczkę i zaczniemy może od Martusi. Nie. I szukaj tam. Ciekawe, co to jest. W ogóle nie widać! Dobrze, szukaj piątki. Zaczynam od mojego męża. Przyprowadź Mikołaja. Mikiń! Chodź, kochanie. A to nie jest piątka? To... Chodź, kotuś. Jesteś bez numerku. Nie, to jest dziesiątka. To jest piątka. Duża? Duża piątka. Dobrze, zobaczmy. Czy Martusia dzisiaj wygra, czy przegra? Do starcia! Bitwa na kalendarze adwentowe. Ciąg dalszy. I to jest pytanie, czy ci to spasuje. Bo jest to takiego innego materiału. No, chyba tak. Koszuleczka. Długa. Ja kocham długie bluzki. Ja nienawidzę krótkich bluzek. Spoko, fajna. Ma być taka przyjemna. Slim fit dopasowana, taka fajna. Jest dopasowana. Chciałam szarą, żebyś nie zapisał. Mam przymierzyć? Tak. Dobrze. Obróćcie się wszyscy. Dziękuję. Ja mogę patrzeć. Chyba za duża. Nie, zajebista. Luźna, fajna. Czuję się tak, jakby nie miał nic na sobie, bo jest taka delikatna. No właśnie, jest taka delikatna, ale... Fajna. Bałam się, czy nie będzie za duża. Nie? Nie? Na pewno nie chcesz mniejszej? Nie, jest super. Dziękuję. I jeszcze? Kup. Znaczy druga? Kurde. A czemu drugi? Miał być po jednym prezencie. Ale ja bym tego nie zapakowała, nie zawiesiłabym tego. Może to być na następny dzień, ale chciałabym, żebyś się otworzył to już, bo będzie przydatne. Merry Christmas! Ale chodzi... Przepraszam, że zostawiłam cenówkę, nie chcąc. O co chodzi? Że jest wielki. No jest wielki. Tylko wiesz, że nasz ekstra zrobi takie kawki, muszę to zrobić z 5 kaw. No, ale zawsze chciałeś wielki tak, kubek. Tak, zawsze chciałem mieć wielki kubek do komputera. Tak, ale nie podobały mi się te szewy i coś moje tam. Moje marzenie. Tak, ściągnij meteczkę, bo po prostu nie zdążyłam. Nie da się. A, to będzie zmywarka. No i tak bym nie dała rady. Strasznie krzywo dla mnie. Ale bo to taki ma być, to ma być świąteczny kubol. O, śmieszne, Denko. No, napisie. Dziękuję. Chodźcie, daj się przytul już też. Dziękuję. Teraz ode mnie. Widzę triumf w oczach, jakby trochę. Jaki triumf? Nie ma triumfu. Ja nawet nie wiem, co tam jest. To twój pika, kochanie. Otwierasz mi kiś? Otwieramy piąteczkę. O, piąteczka jest duża. To nie znaczy, że jest tam dużo. Otworzysz? Po prostu to, co tam weszło. I co jest w piąteczce? Co tam jest? Dziękuję! I popcorn! Bo to jest wieczór filmowy. Wieczór filmowy. Wieczór filmowy bez Mikołaja. Mikołaj śpi, a my oglądamy jakiś film dobrze, z popcornem. Dobrze, ale a ty Krzysiu nie śpi. Krzysiu nie śpi, obiecujesz? Tak, obiecuję. A ostatnio jeszcze tylko do momentu, aż się nie skończy popcorn. Aha. Żartuję, nie będę spał. No w naszym przypadku kochanie, to jest maksymalnie 5 minut. Nie otwieraj mi, Mikuś. Idziemy do Mikusia. Dziękuję. A jest super. O, nie widziałam nic. Chodź, idziemy twój kalendarz otworzyć. A wieczór filmowy, a ta kulka to co? że mnie cofiłaś! Kocham cię, dziękuję! Co się stało? Bo Mikołaj a, zabrałaś kulkę. Mu kulkę. Ale ona idziemy jest ze szkła, kochanie. Ja wiem. Idziemy do twojego prezentu. Zobacz, ty teraz wybierasz sobie ty prezent? Mikołaj, wybiera sobie prezent. Który chcesz otworzyć? Który chcesz otworzyć prezent? Wybierz sobie, no. Który chcesz? Który? No. Który? Co chcesz ściągnąć?
Odprzesuwasz. No. A ten? 11. Aha, ten, dobra. Dobra, ciągle. No, ciągnij. Mocno. O! O masz. Trzymaj! Jaki wielki prezent! Jaki ja mocno. Wybrał sobie największy. No, zabrałam mu kulkę. On jest mądry. Brawo! Chodźcie do sypialni, otworzyć. Idziemy otworzyć? Otwieramy, Mikołaj, twój prezent. Ty już umiesz otwierać prezenty, bo już cię nauczyliśmy trochę. Pomoże mama. No, mama pomoże. Okay. No. I co tam jest? Jest, super, mocno. Jest, ekstra, jeszcze trochę. Tu musimy coś ciągnąć. Ja, brawo! Co to jest? Zobacz, co to jest? Zobacz, co będziemy się bawić. O, sam otwórz w sumie, czemu mama będzie wyciągać. Proszę bardzo. Wyciąg sobie. Dwoma rączkami trzeba, tak? To jest duży prezent. O jest! Jest, udało się! Zobacz, Mikołaj! Co tu jest? To jest wielki hamburger. Będziesz składał hamburgera? To jest serek. Ty lubisz serek, prawda? Można go zdjąć. Tu jest cebulka. Zobacz, jaka jest cebulka. Cebulka. Tu mamy bekon. Mamy ogórki. Ty lubisz ogórki, prawda? Tak, ale nie jest ich, kochanie. To ogóreczka. To jest zabawka. Tu mamy jajko sadzone. Lubisz jajo, prawda? Jajo, tak. Mamy też pomidorka. Ja, pomidor. Pomidor? No. Tak. Sałata i mięsko. Ależ to super. Siadarskie. Tak, i teraz będziemy. Zobacz, Mikołaj. Tu mamy takie karty. To jeszcze nie jest koniec. To są takie karty i będziemy układać dobrze hamburgera. O, tutaj mamy takie karty. Super. Jakiś prosty. Strasznie czerstwe te bułki. Strasznie czerstwe, no. Układamy hamburgera. Zobacz, weźmiemy takiego. Ten. Rero. Połóż bułę tutaj. Teraz dajemy mięsko. Włóż mięsko, no. Nałóż mięsko. Pokaż mu może jak. On doskonale wie, proszę państwa. Pierwszy raz. Brawo! Teraz dajemy pomidora. No, nałóż pomidora. No. Jest! Brawo! Super. Teraz dajemy ogórki. Ogórki. To zaraz będziemy dawać. Teraz ogórki. Ale ogóreczków tych nie jest. stare ogórki. No, tutaj. No, zakładamy. O, ja trzymam. Co, teraz bułę zakładamy? Dobra, to już będzie koniec. Czyli to będzie minimalistyczny mięso hamburger. Mięso plus pomidor. Tak. Gotowe. Brawo! Kaczyńk! Tak, to się na niby je, wiesz? Bo to jest zabawka. A nie, jednak dajemy cebulę. Brawo! Super. Cebulka musi być w hamburgerach. Brawo! Ekstra! Bylebyśmy tego nie pogubili. Brawo! Mamy patrz, jaki mamy hamburger. Pyszny! Miam, miam, miam! Możesz próbować. Miam. Ale to jest na niby, kochani. To jest na niby. Tata zrobił trochę hamburgery. Trzeba zrobić, wytłumaczyć mu, co znaczy na niby, bo on chyba nie wie dokładnie. To jest zabawka. To się udaje. Udajemy, tak? Bawimy się. Oj, tak? Cebulka na górze. No czasami się tak zdarza, że cebulka jest na górze posypana. Mikołaj będzie wymyślał nowe smaki. Będziemy później spróbować zrobić hamburgera, który Mikołaj poskłada. Dobra, super! Brawo! Tak! A tu mamy prostszy. Zrobimy takiego hamburgera. Wyłożymy wszystko. Ciach! I teraz dajemy mięsko. Które to jest mięsko? Które to jest mięsko, Mikołaj? To jest mięsko, tak? Dasz mięsko? To daj mięsko na hamburgera. Tutaj. Brawo. Świetnie. Teraz serek. Gdzie jest serek, Miki? Serek. Szukaj serka. Szukaj serka. To są ogórki. To jest cebulka. Cebulka. Masz koło nogi, serek. Mikołaj. Patrz, tutaj serek jest. Jest serek, tak. I nakładamy na hamburgera serek. No serek się trudno nakłada, bo jest taki miękki.
Jest cerek. Dobra. I co teraz? I teraz pomidor. Gdzie jest pomidor? Mikołaj woli cheeseburgera. Cheeseburger! Yeah! Ekstra! Zawsze przykrywa bułką. No zawsze przykrywa bułką, mądry chłopak. Brawo, cebula! Teraz pomidor. Brawo, pomidor i bułka. Zamykamy hamburgera. Jeszcze raz, no. No, jeszcze raz, załóż bułką. Zamykamy? A nie, a jeszcze ogóreczki. Dobrze. Ojej. Ogóreczki. Jest. Mama troszkę pomogła. I buła. Jest. Brawo! Mikołaj zrobił super hamburgera! Teraz go będziesz jadł na niby? Am się robi, tak? Dziękuję! Pyszny, ale ty robisz super hamburgery. Ty też musisz spróbować, tak? Niam. Piątka! On nigdy nie jadł na niby. Wiem, ale musimy się zaprezentować, nie? To jest takie śmieszne. No. Nie gryź go mnie, nie. Kochani, no. Robimy jutro hamburgery? Mikołaj, będziemy się tym bawić po jedzeniu. No. My składamy hamburgery. Zarobiste. Jak coś, to wam podlinkuję to pod filmem, bo naprawdę ekstra. Teraz mamy... A nie zapominajcie wpaść na Instagrama, tak, na kolejne zadanie. Tam są mega zadania. Oczywiście możecie się cofnąć do poprzednich, je wykonać. Jeżeli dopiero teraz zaczynacie, nie ma problemu. Mamy nadzieję, że te zadania już widzimy, bo piszecie nam w komentarzach, w wiadomościach, że te zadania niesamowicie wpływają też na wasze samopoczucie, na... powiedzieliście, że te wspomnienia to już z wami zostaną. Także niesamowicie się cieszymy. I mamy nadzieję, że coraz więcej osób będzie dołączało do nas na Instagramie do tych zadań. Także wpadajcie koniecznie. No to co? Czas na efekt końcowy. Tak to wygląda i uważam, że te girlandy świetlne to robią robotę. Zresztą byli u nas goście, tak jak Krzyś mówił, siostra Krzysia z mężem. Oni też już mają założone. No właśnie po tamtym roku mamy te same girlandy, jak zobaczyli u nas, więc wow, u nas są trochę wyżej, ponieważ Mikołaj chodzi i z wiadomych przyczyn nie mogliśmy ich opuścić do samej podłogi. Gdy są do samej podłogi, efekt jest jeszcze lepszy, no ale jak się siedzi na sofie, to w sumie widać i tak tylko dotąd. Dokładnie. No, tak jak Marta mówi, nie można bez problemu rozciągnąć, to i to coś tak bardzo świeci. To jest gwiazda, tylko po prostu w kamerzach to wygląda. Zaraz może podejdę bliżej, sobie zobaczycie tą gwiazdę. O, dalej jest rozświetlona. O, może teraz ją widać. To jest ta gwiazda z Ikei, tak? Tak. Tak. No i tutaj są te delikatne girlandy, te takie sople lodu. No i, tam na górze założyliśmy te wszystkie światełka. Już jest świątecznie. Został nam dywan, bo nie zdążyliśmy dzisiaj, a już szczerze mówiąc, chyba nam się nie chce. Nie wiem. Chce nam się chyba. To. Zróbmy jeszcze ten dywan i będziemy mieli gotowe. Już nic tu nie będziemy zmieniać. Tutaj Martusia powiesiła ten wieniec. Dlaczego nie daliśmy go tutaj na kominku? Bo wiele osób pytało, dlaczego nie daliśmy wieńca nad kominkiem. A to z tego prostego przyczyny, że tu jest bardzo ciepło, tu jest bardzo gorąco, tak. I ta ściana po prostu uważamy, że powinna być pusta, nie powinno na nią nic być, bo ta temperatura, która tutaj się tworzy podczas grzania kominka... No, wydaje mi się, że tutaj się nic nie stało temu wieńcowi, gdybyśmy go tutaj zawiesili, bo to nie jest tak, że nie da się no, dotknąć tej ściany. Nie jest to paląca temperatura, ale... Ale dla mnie inny pretekst był, bo ja bym ci to nawet... Może nawet spaść, no. No raz, że może spaść, ale to też nie to. Chodziło mi o to, że nie chciałam tłuc w tych kostkach. A no tak, no te kostki tłuc, no bo inaczej nie zawiesimy tego, jak uderzyć, tak, wbić gwoździa, a to jest gipsowe. I ja nie wiem, czy podczas wbijania gwoździa któraś by się po prostu nie rozwaliła, a uważam, że ta ściana i tak jest już tak ładna i tak inna tutaj, na ten moment, że nie sądzę, żeby czegoś potrzebowała, przynajmniej my teraz nie odczuwamy takiej potrzeby, więc nie wiem, czy to się zmieni, natomiast uważam, że ona ma być taka delikatna. Wiadomo, że byłoby mega świątecznie cegła plus jakaś girlanda tutaj,
ale na ten moment nie mamy takich planów. Nie, no ja się bardziej, nawet ja, bardziej przejmowałem tym, że może coś spaść po prostu na kominek, który jest rozgrzany i to się stopi, no tak, uwali. No plastik, wszystko. No i więc... to mógł być problem, dlatego zostawiamy to tak jak jest. I bierzemy się za zakładanie dywanu. To jest też dywan. Nożyczki. Tak. To jest też dywan z IKEA i on był jakby na wyprzedaży, więc stwierdziłam, że fajnie, czerwony dywan to będzie mega świąteczne. Zróbmy sobie takie przed. Alita pięknie prezentuje opcję przed. Tak. Alita, dziękujemy Ci, jesteś świetna. Powiem Ci, że modelka z Ciebie jest perfekcyjna. I jest Christmas! Jest bardzo Christmas. No mega! Jak do poduszek pasuje! To wspomnę, to był. Skończyła się bateria, ale już wracamy. Tak. Przestawimy go trochę, bo uważam, że jednak stolik powinien być na środku dywanu. Możliwe. Podwójne dywany. Podwójne dywany? Tak. Burżuje. No, to co? Mamy gotowe. Skończyliśmy w końcu etap układania wszystkiego. Och, nareszcie. Tak więc teraz. Dzisiaj kończymy. Nie wiem, czy to jest koniec vloga. Zobaczymy. Jeśli jest to koniec vloga, to teraz zaraz zobaczycie koniec. End. End. The end. The end. Jeśli nie jest to koniec, to będzie tylko przerwa. To znowu zobaczycie nas. Już musiałaś oddać. Tak. Ale musisz mocniej. Musisz mocniej oddawać niż ten, niż się ci robi. A Marta się nauczyła bronić. Ja Marta się co chwilę uczę bronienia się, żeby ona umiała, gdyby ktoś ją zaatakował, że ma się bronić. Tak, i właśnie tak to robimy. Ale bez kopniaków jeszcze, nie doszliśmy do tego. Bez kopniaków oczywiście, ale żeby zawsze umiała się obronić, widzicie? Prawie zawsze trafią. Ho. Dobrze. Teraz natarcie. Natarcie. Nadgarstek mnie boli jeden. Łokieć tenisisty, cieśmi nadgarstka. Zawsze jest, jak to się mówi... Czujna. Czujna. Zawsze jest czujna. Zawsze. Nie ma znaczenia, z drugiej strony przyjdzie atak. Nie w serce. I tym świątecznym akcentem... Zapraszamy Was na kolejnego vloga. Zawsze bądź czujna. Ty też. Jak Mikołaj. Ojej, ja już zaczynam to robić. Kończymy. Co będziemy robić? Będziemy pisać list do świętego Mikołaja, tak? Tam do tamtej skrzynki będziemy tutaj wrzucać list. On zniknie, bo Mikołaj go zabierze i przyjedzie, tak? Tak. No i przyjedzie ci z tym, co sobie tam wymarzysz. Zobaczysz dzisiaj Mikołaja, wiesz? Świętego Mikołaja. Miki zobaczy świętego Mikołaja, tak? Miki jeszcze nie wie, kto to jest, ale dzisiaj zobaczy. Mikołajowi trochę się chce spać, ale jeszcze zrobimy list, bo trochę go musimy wymęczyć, bo stwierdził, że jednak trochę mu się chce, a trochę mu się nie chce, więc przygotowałam tutaj już wszystko, kartki, kopertę, jakieś cienkopisy, długopisy, jeszcze nie mamy aż takiej jakby zaplecza. Tak, zaplecza, tylu kredek i tak dalej. I na Instagramie pojawiło się właśnie zadanie z takim pisaniem listów do świętego Mikołaja, ale nie jest to zwykły list. Mikołaj jest jeszcze za mały, ale dla Was było coś takiego, to Wam to jedno zadanie powiem, a reszta musicie być z nami na Insta, żeby wiedzieć co i jak. Chodzi o to, aby napisać list do świętego Mikołaja, ale nie z tym, że chcesz to, to, to. Piszemy list do świętego Mikołaja, żeby podziękować mu za to, co mieliśmy w tym roku, za co jesteśmy wdzięczni, co nam się udało zrobić i tak dalej, i tak dalej. Takie bardzo pozytywne listy, żebyście też wytłumaczyli swoim dzieciakom. Bardzo ważne jest to, co mamy i żeby to, co mamy, docenić.
A to, co tam się dostanie, to już jest drugorzędna sprawa. Także chcielibyśmy do waszych domów też to włożyć. My będziemy swoje listy pisać. A na koniec pisania tych listów ważne, żebyście odczytali wszyscy, albo dzieciaki, żeby wytłumaczyły, za co są wdzięczne, co narysowały, bo to nie musi być pisane, może być wszystko narysowane. I zobaczycie, że ta chwila też będzie w waszej pamięci, zostanie na bardzo, bardzo długo. My mamy specjalną skrzynkę, tak jak pokazaliśmy wcześniej, do której ten list będziemy wrzucać. Możecie się podzielić reakcją, jak to u was wyglądało właśnie na Instagramie. No Renifer niekoniecznie robi ale też... To o to chodzi. Też biega i też ciągnie sanie. Będziemy tutaj teraz rysować. Ja ci wytłumaczę, o co chodzi. Tak. Co byś chciał, Miki, dostać w prezencie? Renifer ci będzie pomagać, tak? Renifer robi... A Renifer ma takie dzwonki. Ten dzwonek jest dla tego Renifera za duży, ale one tak dzwonią, jak jadą z saniami, wiesz? Dostaniesz kredeczkę. Taką, taką, zieloną. Kredki będą bezpieczniejsze niż flamastry. Dobra. I będziemy rysować. Mama jest brudna. Tak, umyłam się jak prawdziwa mama. Weź sobie jedną kredeczkę, weź. Ale możesz też tak. Zobacz, rysujesz. Tak? My trochę wiemy, co by Mikołaj chciał dostać. Trochę mu podpowiemy. To jest głos mamy. Tak? Auto. Tata też bierze kredeczkę. Proszę. Ja też dostaję i będziemy pisać. Auto. Tak, Mikołaj będzie rysował. Auto. Tak. Auto, super. Możesz pokolorować auto teraz. Pięknie. Brawo. Tak, dzyń, dzyń, dzyń. Tu, tu, pokoloruj autko. Chodź, czekaj, napiszemy Miki. Patrz. Napisz Miki. Dobra. Mamy to. Mamy to. I serduszko. Tak. Wezmę, bo to jest. Brawo. Dobra. Co? Czytamy poza kamerą chyba? Czy ty chcesz powiedzieć o swoim... Pokaż! Nie, Krzyś pokazuje swój. Ja napisałam, więc no ja nie jestem. No to przeczytaj. Na drogi święty Mikołaj. Mamusia teraz czyta list do Mikołaja. Dziękuję ci za wspaniały rok. Dziękuję za męża, który kocha mnie całym sercem i pokazuje mi to każdego dnia. Dziękuję za to, że jest najwspanialszym tatą na świecie, za to, że... No ja mam błagać. No to czytaj. Jestem tu. Wspieram cię. Dziękuję za męża, który kocha mnie całym sercem i pokazuje mi każdego dnia. I pokazuje mi to każdego dnia. Dziękuję za to, że jest najwspanialszym tatą na całym świecie. Że to, że wstaje w nocy, abym ja mogła się wyspać i nie musiała wyglądać tak. Tak. Zdrowi i że mamy dokładnie... Dookoła? Dookoła, no to może przeczytaj to. Dookoła siebie tak wiele miłości i serdecznych ludzi. Proszę, aby przyszły rok był równie wspaniały. Tak. Marta. Masz piękny list do Mikołaja. Teraz przeczytamy Mikołaja list. Twój list przeczytamy. Zobaczmy. Tak. Mikołaj napisał, że najbardziej na świecie kocha mamę i tatę. Tutaj jest serduszko. Tak. I kocha też auta. Ale trochę mniej niż mamę i tatę, ale mamy nadzieję. Mocno. Tak. I od Mikołaja chciałbyś dostać auto, tak? Już składasz? Dobrze, poskładaj. Świetnie. Okay. A teraz? Teraz pokażę. Przepraszam, już nie płacę. Chociaż pewnie pokażesz swój. A tutaj jest mój, do świętego Mikołaja. Zobacz, jaki tatuś ma domek. Domek. Ja dziękuję bardzo za to, że mamy domek, mamy w nim ciepło i jest tutaj urządzone wszystko przez Martusię, bo gdyby nie Martusia, to tutaj byśmy teraz siedzieli na dwóch małych krzesłach przy jakimś plastikowym stoliku. Tylko dzięki Marcie wygląda u nas tak, tak pięknie i ona tutaj o wszystko dba, także to bardzo dziękuję. Czyste okna. No. I bardzo dziękuję za wszystko. I najbardziej to dziękuję za to, co jest w środku. Czyli mamy tutaj Mikołaja, tak? Małego Mikołaja, który nam w tym roku tutaj towarzyszy. I to było wspaniałe, że Marta go urodziła i że go nosiła i że to wszystko zniosła. To tutaj właśnie dlatego Mikołaja narysowałem. A z drugiej strony mamy tutaj Martusię, czyli moją wspaniałą żonę. A tutaj jest kominek, to też jesteś zajebiście zadowolony z kominka.
Mamy kominek pomiędzy, bo to sprowadziło do naszego domu takie fajne, przyjemne ciepło i jest dużo, dużo fajniej. I tutaj mamy moją wspaniałą żonę, która o nas wszystkich właśnie zawsze dba, zawsze się martwi i zawsze mogę na nią liczyć w każdej sytuacji, nieważne co by się wydarzyło. Nawet gdy byłbym winny, to jestem niewinny. Zawsze. Ja nie mam tutaj nic, co bym prosił, bo mam wszystko, co potrzebuję. Wrzucamy listy? Tak. Wrzucamy listy. Mama tylko się ogarnie trochę, dobra? Teraz będziemy wrzucać listy. Martusia się poszła ogarnąć, my wrzucimy tutaj listy. Tylko trzeba trochę lepiej złożyć, ale zresztą tak też może być, list Mikołaja. Mikołaj po prostu wrzuci go od góry. Nasze powinny wejść tutaj tą szczelinką, ale tutaj to się podnosi, więc pewnie jego list się zmieści. Więc pierwszy wrzucamy list Mikołaja. Mikołaj sobie sam wrzuci, ale tak? To może od góry wrzucić, bo on to, ale to muszę i tak sam poskładał. Tak, ale nie wsadzi go tak. Tak, proszę. Mikołaj, włóż do skrzynki list. Włożysz tutaj, powinien się zmieścić. Wrzuć go tam. No, super. To tutaj wrzuć. Od góry wrzuć, no. Jest. Brawo! Mamy list. Teraz musimy zostawić, bo Mikołaj zabierze, wiesz? Dał mu też tą strugaczkę, żeby mógł odpisać mu, jakby miał tępy ołówek. A, i jeszcze co dodałeś do tego? I jeszcze co kable się łączy. Kable się łączy, no tak. I dobrze, to się przyda. Dobrze, wrzucamy kolejny. Wrzucisz? Proszę, Miki. Dobra, musisz... Tak, musisz sobie gdzieś przyłożyć. Ale ci pomoże. No i wrzuć tutaj następny list. Proszę, ten wrzuć. No, super. Ekstra! Tak. Zamykamy. Jeszcze ten. Ten też wrzucamy, tak? Wszystkie weszły. Pięknie. Aż pełna skrzynka. O! Dobrze, to teraz będziemy czekać na Mikołaja, aż przyjdzie, prawda? Super, pięknie wrzuciłeś. Musimy dać teraz skrzyneczkę za okno, żeby Mikołaj mógł list zabrać, tak? Odkładamy ekstra, piątka. Tak jest, to była dobra robota. Teraz tacie piątkę, tacie daj piątkę. Piątkę, Mikołaj. Piątka. Super. Tak. A teraz może pójdziemy spać, bo już wszystkim pa, pa, pa. Zrobimy pa, pa, pa. Pa, pa. Tak, idziemy spać. Pa, pa. Pa, pa. Jestem troszkę zmęczony. Tak? Troszkę zmęczona. Listy napisane, gotowe. Papa listy. Papa. Papa listy. Papa. Tak, tam przyjedzie Mikołaj, przyleci na saniach i weźmie listy. No, twój piękny list. Taty piękny list. I mamy piękny list. Ten ubytany troszeczkę. Bo się wzrusza. Od mamy dostałeś, tak? Mojocki. O, jaki jestem śpiący. Mama poprzytula. I pójdziemy, a...